dobry, Anna Sikorska, autorka bloga Górowianka. Dzisiaj po raz kolejny spotkanie z książką Zuzanny Arczyńskiej Mimozowe pole. Jest to bardzo wciągająca opowieść o zbrodni. Początek jest dość tajemniczy, ponieważ widzimy przed wschodem słońca dwie zadziwiające grupki ludzi, które zmierzają na pole w pobliżu blokowiska. Jest to pole mimozowe. I na tym kończy się ta cała scenka tajemnicza. Po jakimś czasie starsza pani idzie na spacer z pieskiem właśnie na to pole mimozowe, ponieważ nie chce swoim pieskiem znaczyć trawnika przyblokowego. Jest to osoba taka dość stereotypowa, czyli bardzo zamknięta w swoich przekonaniach i wierzeniach. Dlatego chce uniknąć sąsiadki i postanawia szybko uciec z pieskiem do domu, kiedy ją tylko widzi. Ale niestety pies ją zatrzymuje. Zatrzymuje, ponieważ znajduje coś dziwnego. Jej kochany pupil przynosi jej rękę. No i od tego zaczyna się cała tajemnica i cała akcja tocząca się wokół zadziwiającej, tajemniczej zbrodni, której zagadka do końca nie jest tak łatwa do rozwiązania. A przy okazji toczy się akcja pokazująca, w jaki sposób pracuje policja, jak wygląda życie kilku policjantów. Pojawiają się tam ich partnerki, traumy i różnorodne doświadczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym. Pojawia się problem handlu ludźmi i tak dalej. Jest to ciekawa książka ze względu na to, że właśnie porusza tak wiele ważnych tematów etycznych, wiele problemów związanych z podejmowaniem wyborów i tego, w jaki sposób my czasami jesteśmy przez bliskich manipulowani, czasami zaciemniane są nasze umiejętności dobrej oceny tych osób. No i właśnie jest tak w tej książce. Bohaterzy mają troszeczkę wypaczony sposób spojrzenia na otoczenia przez emocje. Bohaterów oczywiście ratuje zbieg okoliczności, ale nie będę Wam opowiadała całej fabuły. Mogę Was tylko zapewnić, że jest to lektura wciągająca, a opowiadam ją przez to, że niedługo będzie kolejna część, w której być może rozwiążą się wszystkie zagadki zamieszczone w tej części. Polecam i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Do zobaczenia.